In Poland, cancer is still a taboo. Choroba nowotworowa jest totalnie obleczona w jakieś stereotypy, w jakiś strach nieuzasadniony. To często właśnie prowadzi do tego, że ludzie się nas boją, boją się wchodzić w kontakt z nami, nie wiedzą jak się zachować, bo nie wiedzą, że jesteśmy dalej normalni. Kampania Photos for Life dotyka bardzo trudnego tematu chorób nowotworowych. Ujęcie, które pokazaliście, zrywa z tym ponurym tonem pokazywania choroby jako ostatecznego problemu, jeśli mogę tak to powiedzieć. Rozumiem, że chcieliście odejść od tego kanału kampanii społecznych. Przede wszystkim chcieliśmy znaleźć sposób, pomysł na pokazanie problemu, bo największym kłopotem kampanii społecznych w Polsce i na świecie zresztą też jest to, że one w większości nie mają w sobie żadnego pomysłu. Pokutuje takie przekonanie, że wystarczy pokazać nieszczęście, szczególnie jeśli tego nieszczęścia jest dużo, jest w takiej bardzo intensywnej dawce i to spowoduje, że taka kampania zadziała. Otóż nie. Istnieje takie pojęcie dysonansu poznawczego, który mniej więcej w dużym skrócie chodzi o to, że kiedy pokazujemy komuś coś, co wykracza, co zmuszałoby go do wewnętrznego przeorientowania, do zmiany sposobu myślenia, ludzie na ogół reagują wycofanie. Jakby nie chcą zmieniać swojego widzenia danego obszaru, danego problemu. I największym wyzwaniem w kampanii społecznej jest znalezienie pomysłu. Trochę tak jak w każdej innej dziedzinie reklamy, w każdej innej dziedzinie komunikacji. I tu kolegom udało się znaleźć fantastyczny pomysł. Udało się znaleźć sposób opowiedzenia o problemie, który wykorzystuje z jednej strony fantastyczny mechanizm stoku fotograficznego jako nośnika tych wszystkich emocji i po drugie wykorzystuje to, co zwykle w stokach fotograficznych spotykamy, czyli taki świat przepełniony szczęściem, radością, sukcesem. To są młodzi biznesmeni, młode bizneswomen podskakujące w górę. To są szczęśliwe rodziny, które nigdy nie zaznały przepalonego kotleta. To są inne sytuacje, w których jak patrzymy na te klasyczne zdjęcia stokowe, no właśnie jest tam samo szczęście, sama słodycz, samo dobro. Chcieliśmy wykorzystać ten format i pokazać w klimacie zdjęć stokowych prawdziwych ludzi, którzy albo przechodzą terapię, albo zakończyli z powodzeniem terapię i pokazać to, co każdemu, kto kontaktuje się z tymi ludźmi, każdego uderza. To znaczy jakąś nieprawdopodobną chęć życia, którą ci ludzie przejawiają. Taką motywację, wewnętrzną motywację, którą oni mają do tego, żeby walczyć i żeby wygrać. I chorzy odczuwają szczęście znacznie intensywniej niż ludzie zdrowi. Rzeczywiście jest tak, że kiedy mają świadomość, że każdy kolejny dzień w zasadzie może być ostatnim dniem, mają w sobie taką nieprawdopodobną umiejętność czerpania radości z każdej chwili. I te zdjęcia to pokazują. Tyle tylko, że tak jak mówimy przy różnych okazjach, to jest jedyny stok na świecie, w którym szczęście jest prawdziwe i radość jest prawdziwa. I ważne dla nas jest to, że nie pozostaliśmy na poziomie banera internetowego. To znaczy istniało niebezpieczeństwo przy tej kampanii, że stworzymy stok, który będzie mówił nam o tym szczęściu, bo rzeczywiście jest to zestawienie, o którym mówi Maciek, tak? Czyli ludzie, których nie podejrzewałbyś o to, że mogą być szczęśliwi i świat idealnego szczęścia, który jest na stoku. Na całe szczęście z pomocą przyszła nam statystyka, mianowicie każdy z nas codziennie widzi około 3000 reklam. I to było tak naprawdę inspiracją do tego, aby to był stok. To znaczy to fajnie zagrało nie tylko kreatywnie, ale też strategicznie. I dla nas była fajna ta obserwacja, że skoro rak jest takim tematem tabu wśród ludzi, to wykorzystajmy format, który najwięcej ludzi z nas widzi. Nie każdy z nas ogląda wiadomości, nie każdy z nas czyta gazety. Są to takie pola wykluczające się często u ludzi. Ale każdy z nas widzi reklamy. Każdy z nas widzi opakowanie jogurtu, które ma jakieś zdjęcie. I to zdjęcie też jest prawdopodobnie ze stoku. Więc tym bardziej cieszy nas zainteresowanie bardzo dużych klientów. IKEA wystawiła u siebie w swoich sklepach zdjęcia normalnie jako wystrój wnętrz, czyli w tych takich standardowych, wydawałoby się idealnych pomieszczeniach jest miejsce dla ludzi chorych na raka.
Men's Health, kolejny przykład magazynu, który mówi o ideale mężczyzny, ćwiczącym, napakowanym, zdrowym, kupuje zdjęcie gościa, który choruje na raka i jednocześnie jest super sportowcem. Wyszedł z raka, dzięki temu teraz startuje w triatlonach. Było to dla nas bardzo ważne, dlatego też zachęcamy brand managerze, brand managerko, kupujcie zdjęcia Photos for Life. Cała kasa idzie na pomoc ludziom, którzy chorują na raka. Bo, dodajmy jeszcze, te zdjęcia są lepsze niż 99% zdjęć stokowych. W sensie jakości, w sensie światła, które tam jest, sposobu fotografowania, ponieważ te zdjęcia zostały wykonane przez czołówkę polskich fotografów komercyjnych. Znaczy, zwykle ci fotografowie zajmują się sesjami za dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy złotych. To są bardzo grube projekty dla największych reklamodawców. W tym przypadku całkowicie charytatywnie podeszli do tematu i zgodzili się wykonać szereg sesji. I rezultat jest fantastyczny. Te zdjęcia są po prostu piękne, również w sposób fotograficzny. A dodam jeszcze, że ten projekt, lubimy ten projekt, bo on ma kilka warstw, kilka poziomów. Jednym z poziomów jest taki poziom inspiracyjny. To znaczy, jeśli wyobrazimy sobie, co jest najtrudniejszym momentem w życiu człowieka, który choruje na raka, to jest prawdopodobnie moment, kiedy dowiaduje się o tym, że jest chory. To jest moment, kiedy lekarz przekazuje mu diagnozę. I wtedy albo znajdzie jakiś sposób na to, żeby wzmocnić się, żeby nie upaść na duchu, albo gdzieś zniknie jego wola życia, wola walki. I dla nas ten stok Photos for Life jest zbiorem przykładów, które są inspiracją dla ludzi, którzy dopiero zachorowali. Mogą obejrzeć prawdziwych chorych, czy prawdziwych zdrowych, którzy przeszli przez chorobę, zobaczyć właśnie tę chęć życia, właśnie wolę walki i poczuć, że sami też mogą wygrać. Więc ten poziom jest dla nas super ważny w tym wszystkim. To też jest zachęta do badań, ponieważ przez to, że rak jest pokazywany zawsze w czarnych barwach, to sprawia, że ludzie boją się badać. Takie magiczne myślenie, nie zbadam się, to być może nie dowiem się o tym problemie. My chcemy pokazać, że będąc w trakcie terapii, podejmując terapię przy użyciu nowoczesnej medycyny, można normalnie pracować. To jest przykład jednej z naszych bohaterek, Wioli Witak. Wiola, pozdrawiamy. Można żyć. Oczywiście nie siejmy jakiegoś takiego bezsensownego optymizmu, że każdy z raka wychodzi. To są tragiczne historie bardzo często. 40% ludzi umiera. A ci, którzy są zdrowi, zawsze mają lęk przed tym, żeby nie nastąpiła remisja choroby. Jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo jesteśmy też bardzo dumni z tego mechanizmu, który zapewni, mamy nadzieję, na długie lata dopływ pieniędzy w fundacji, bo zwróćmy uwagę, że to nie jest mechanizm jednorazowy, to nie jest mechanizm, który się wyczerpuje po miesiącu czy po dwóch, kiedy kończy się jakaś kampania, jak to zwykle bywa w przypadku kampanii społecznych. Tutaj mamy tak naprawdę coś, co w terminologii komunikacyjnej, marketingowej nazywa się e-commerce. My od początku zbudowaliśmy takie przedsięwzięcie e-commerce'owe od UX-u, od tego, jak to wygląda, od oprogramowania, od systemu płatności, który akceptuje wszystkie karty kredytowe i większość najbardziej popularnych systemów płatności z całego świata. I teraz wystawiamy faktury, to jest ważne dla klientów. Możemy sobie śmiało wyobrazić, i mamy już pierwsze takie przypadki, że zdjęcia z banku Photos for Life są kupowane w Stanach Zjednoczonych, albo są kupowane w Australii, albo są kupowane w Afryce Południowej, bo one mają te sytuacje, w których my pokazujemy ludzi, one są ponadgraniczne, one pokazują emocje, które są tak samo aktualne w zasadzie w każdej części świata. Więc spodziewamy się, że nie tylko polskie firmy, ale również firmy z całego świata będą kupowały zdjęcia w Photos for Life. Dlatego też coraz częściej myślimy o tym projekcie w kategoriach komercyjnych. To już dla nas przestaje być tylko i wyłącznie kampania społeczna, bo kiedy do gry wchodzą wielkie marki, takie jak IKEA, Microsoft i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy w grę wchodzą posiadacze mojego biznesu, właśnie jak przykład, o którym Maciej powiedział w Stanach, gdzie ktoś kupił 3 foty, nie wiemy, kto to jest, ale wiemy, że kupił je do użytku komercyjnego na billboard.
to się zaczyna robić po prostu prawdziwy projekt komercyjny i zupełnie inaczej stawia sprawę tego, czym jest kampania społeczna. No właśnie, bo ja myślę, że oba te projekty, i Photos for Life, i projekt Tatuaże, one pokazują to, co lubimy powtarzać przy różnych okazjach, mianowicie, że żyjemy w takim nowym, złotym wieku reklamy. A w zasadzie żyjemy w najbardziej złotym wieku reklamy, jeżeli mogę się tak wyrazić. Mamy do dyspozycji narzędzia, których nie mieliśmy 5, czy 10, czy 15 lat temu. Mamy sposoby na to, żeby tworzyć taką komunikację, tak niestandardową, tak specyficzną, wykorzystującą najnowsze technologie. Taką komunikację, która naprawdę zmienia czyjeś życie. Naprawdę powoduje, że czyjś los się jakoś odmienia i to jest dla nas prawdopodobnie ta rzecz, która nas najbardziej ekscytuje. Bo nie ma akurat Photos for Life zostały zrealizowane dla fundacji, ale już na przykład wspomniane tatuaże to jest projekt komercyjny z klientem, briefem, budżetem niewielkim, który albo można było zrealizować standardowo i zrobić po prostu digitalową kampanię, jakieś banery, tak jak robią to wyższe uczelnie z reguły, uśmiechniętych młodych ludzi mówiących hej, tu jest fajnie w tej uczelni. Albo pójść o krok dalej i znaleźć wyjątkowy sposób na to, żeby pedagogium zakomunikować. I my jako agencja chcemy specjalizować się w takich projektach. Chcemy powodować, żeby duże marki poszerzały swój obszar narracji, żeby były w stanie z powodzeniem prowadzić swoją komunikację w mediach earned. Bo media earned, wszyscy o tym mówią, to jest ten obszar, który rozwija się najdynamiczniej i tam nie można sobie kupić miejsca, jak sama nazwa wskazuje. Tam trzeba sobie zasłużyć na miejsce w społeczności, która tworzy takie media earned. I dopiero wtedy my jako marka możemy tam zaistnieć. Tym bardziej cieszę, że macie już za sobą udane kampanie, które realizują ten postulat, o którym mówiłeś, Maćku. Przepraszam, muszę poruszyć Rysia. Powiedzmy od razu, że kolega, który jest z nami obecny na fotografii i jest wśród nas... On ma się dobrze, jest po prostu, ma obowiązki, tak, nie mógł się pojawić. Dzisiaj. Ale tak jak mówiliśmy, to jest bardzo gadatliwy kolega i cieszymy się nawet troszeczkę, że jest tutaj niemy. Tak. Dziękuję Wam za przybycie, dziękuję Wam za słowa, które poruszają i kampanie, które wywołują emocje i życzę Wam, aby takich spotkań z takimi kampaniami, tak komercyjnymi, jak i społecznymi było jak najwięcej. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, tak. I polecamy takie podejście reszcie branży. Tak.